Dobry wieczór Państwu. Bardzo dziękuję za zaproszenie na ten koncert. Bardzo piękne miejsce. Mój kolega też bardzo dziękuję, właśnie mi podpowiada za plecami. Dobry wieczór. Tadeusz Krok przyjechał razem ze mną. Wejdzie jeszcze jedna osoba, wspaniała artystka, ale to za chwilę będziemy tak Państwu dawkować. Bo proszę Państwa, ja to sobie myślę, że Wy jesteście bohaterami. Bohaterami tego dnia, że Wy zostawiliście te łóżka niedolepione, te karpie niedogonione i przyszliście tutaj. Ale myślę sobie, że to chyba dobrze, że tak wytchniecie przed tą Wigilią, że może tym razem właśnie trzeba tak. Nie ukrywam, proszę Państwa, że ja też zostawiłam niedolepione łóżka. Nie wiem, jak Tadek. No, Tadek też zostawił niedolepione łóżka, ale póki co mam prośbę do pana akustyka, żeby otworzył moją gitarę. Tylko mi żal niektórych Państwa, że stoją, że bo to jakiś czas potrwa, no ale będziemy się tak wspierać dobrymi emocjami. Ja też będę stać, proszę Państwa, cały ten czas. Proszę Państwa, zaśpiewamy piosenki, różne, pierwsze i ostatnie. Na początek taka właśnie ku wytchnieniu piosenka o słomkowej herbacie, od której zaczęła się nasza współpraca, moja i Tadeusza Kroka. Piosenka o słomkowej herbacie i tutaj już dla Państwa dedykacja, bo to jest dedykowana piosenka tym parom, które mają za sobą jakiś konkretny staż. I czasem jest, czasem przychodzi taka myśl, a wszystko już było, takie to. On już mnie niczym nie zaskoczy, ale nie, proszę Państwa, przydarza się czasem taki wieczór, taka chwila, że jest wszystko tak samo, jak na pierwszym spotkaniu. Słomkowa herbata. Najpiękniejsze
najpiękniejsze lata, najpiękniejsze wspomnienia, które niczym burza gradowa w sercach drzewa łamią największe, najpiękniejsze wspomnienia, najpiękniejsze. A to tylko słonkowa herbata, nasze ciepłe, brązowe marzenia, to oczy szczywią najpiękniejsze lata, najpiękniejsze wspomnienia, które niczym burza gradowa w sercach drzewa